Karol Fritz Wiśniewski jest aktualnie najpopularniejszym polskim youtuberem oraz biznesmenem, którego majątek szacowany jest na 151 milionów złotych. Ma pod sobą 27 influencerów, którymi steruje jak marionetkami. Podopieczni Fritza są tak naprawdę jego pracownikami, bo nie bez powodu była dziewczyna Karola czuła się jak maszynka do zarabiania pieniędzy, a ówczesny przyjaciel trąba jak zwykły produkt. Fritz zbudował influencerskie imperium, które swój początek miało w 2017 roku, kiedy to Karol zaczął spotykać się z Kingą, czyli dziewczyną, która miała ogromny wpływ na rozwój jego kariery. To ona była tak naprawdę pierwszą osobą, która stała się produktem Fritza. Bardzo często filmy z udziałem Kingi były przekroczeniem jej granic. Karol między innymi kąpał ją w kisielu czy przyklejał taśmą do ściany, jednocześnie machając robalami przed twarzą, których się bała. To pokazuje, jakie intencje miał Fritz i że nie był w stanie się przed niczym zatrzymać, aby zyskać trochę atencji kosztem bliskich mu osób. Po latach była dziewczyna Karola przyznała, że im bardziej to brnęło na większą skalę, tak, ja zaczęłam się czuć bardziej materialnie. Zaczęłam się czuć jak taka maszynka do zarobku. Słowa Kingi pokrywają się z opiniami byłych członków ekipy, ale o tym później. W lipcu 2018 roku doszło do głośnego rozstania pomiędzy Frizem a Kingą. Zaraz po zerwaniu Fritz przedstawił swoją nową ekipę, w skład której wchodził Trąba, wujek Łuki oraz Mini Mike, którego Karol znalazł poprzez ogłoszenie na Facebooku. Było tam wyraźnie napisane, że jest to oferta dla osoby, która chce sporo zarobić. Jest to niejako zalążek budowania armii influencerów przez Fritza. Tylko w tym przypadku wszystko opierało się na przyjaźni, a przynajmniej tak wtedy myśleli ludzie. W listopadzie 2018 roku Karol przedstawił swoją nową dziewczynę Weronikę. To jest Weronika, moja dziewczyna. Która niedługo później uruchomiła swój własny kanał i dołączyła do influencerskiej armii Fritza. Od zawsze wiadomo, że związki generują duże zasięgi. Fritz nie jest głupi i wiedział, że im szybciej wprowadzi wersów do tego świata, tym lepiej dla niego. Zwieńczeniem budowania ekipy przyjaciół był 8 marca 2019 roku, kiedy to Fritz ogłosił dom ekipy i rozpoczął 365-dniowe daily. Do projektu dołączył poczciwy Krzychu, Mikser i Murcik, za w późniejszym czasie Patę z Marcysia oraz Fusialka. Projekt wypalił i przerósł najśmielsze oczekiwania Karola. Filmy codziennie oglądało ponad 1 milion osób, dzięki czemu influencerzy podpisani pod Fritzem rozrastali się w zatrważającym tempie. Armia Fritza stała się najpotężniejszą grupą na polskim YouTubie, deklasując TMX czy inne twory, które budowane były na płytkich wartościach. Pod koniec 2020 roku pojawili się chłopaki ze 110%, którzy na siłę chcieli dostać się do Fritza. Co ciekawe, udało im się to bez większych problemów. Fritz dostrzegł ich kreatywność i dał im szansę, którą, jak się okazało po czasie, zmarnowali. Jednak Karol zauważył wtedy, że może realnie tworzyć nowych influencerów i dawać szansę kreatywnym twórcom. Jestem pewien, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają ogromne możliwości, a nie mają szansy. I chciałbym móc kiedyś tę szansę im dawać. Nie wiem, stworzyć jakiś program, żeby ktoś mógł na nim wypłynąć. I miałem taki pomysł, żeby wynająć komuś chatę, zrzucić tam jakichś takich młodych youtuberów, zrzucić ich tego, ale niech oni sami sobie robią swój team. Były to tak naprawdę pierwsze słowa Fritza o programie Twoje 5 minut i Gen Z, do których zaraz przejdziemy. Natomiast teraz znajdujemy się w 2021 roku, kiedy to miał miejsce absolutny pik popularności ekipy. Jednak wejście na sam szczyt ma to do siebie, że boli, gdy się z niego spada. O tym przekonali się ekipowicze, bo z miesiąca na miesiąc generowali coraz mniej wyświetleń. Fritz wiedział, że musi coś zrobić, aby przedłużyć swoje 5 minut w internecie. Dlatego we wrześniu 2021 roku ruszył program Twoje 5 minut. Był to początek tworzenia wielkiej armii influencerów już tak na poważnie. Bez żadnych relacji czy przyjaźni. Był to stricte biznesowy ruch, który miał na celu utrzymywać pozycję Fritza w internecie oraz oczywiście zarabiać ogromne pieniądze. Ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak działa rynek influencerski. Z tego, że jak będąc influencerem, masz określoną datę użytkowania po prostu. I jeżeli wokół ciebie nie pojawiają się nowe osoby, to po prostu przestajesz być atrakcyjny. Dlatego Twoje 5 minut to program idealny. Content opiera się na wyłonieniu najlepszych influencerów spośród kilkunastu osób. W trakcie trwania programu widz już zżywa się z twórcami, dzięki czemu tworzy się więź oraz iluzja naturalnych relacji. Czyli dokładnie to, co Fritz uważa za najważniejsze w procesie osiągnięcia sukcesu na YouTubie. Decyzje jurorów oraz skrajne zachowania uczestników mocno polaryzują internet, co jeszcze bardziej podsyca emocje. Tak naprawdę każdy jest na wygranej pozycji. Fritz oraz ekipa tworzą nowe produkty, dzięki którym będą zarabiać niebotyczne sumy pieniędzy przez najbliższe lata. Kandydaci na influencerów mogą dać upust swojej atencji, aby w końcu pokazać się przed szerszą publiką, a dodatkowo mają perspektywę wygranej, która może odmienić ich życie o 180 stopni. Widzowie mają co oglądać, a streamerzy co komentować. Widzowie, to jest smutne. Oni weszli do tego programu jako normalni ludzie, a skończyli jako roboty do kontentu. Oprócz tego niektóre z odpadających osób i tak zostają podpisane w ekipie, więc influencerskie imperium Fritza rozrasta się w najlepsze. Po wyłonieniu najlepszych influencerów 20 listopada 2021 roku wystartował projekt Gen Z. Zwycięzcy programu wraz z Mortalciem i Kartoni dołączyli do influencerskiej armii Fritza. Wprowadzili się do jednego domu i rozpoczęli daily, które tak jak w przypadku ekipy trwało 365 dni. Pod pierwszymi odcinkami pojawiało się sporo hejtu, ponieważ content
był tak naprawdę remake'iem Daily Ekipy. Nie zabrakło też żalu dotyczącego decyzji o zwycięzcach programu oraz ogromnego hejtu z powodu dołączenia do projektu chłopaka Hani, który stał się produktem Freeza tylko dlatego, że był w związku ze zwycięzczynią programu. Jednak z czasem ludzie bardzo mocno zżyli się z nowymi podopiecznymi Freeza. Teoretycznie wszystko wygląda pięknie, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Gen Z to grupa złożona z influencerów, którzy sami nigdy by się nie wybili. Ludzie ci zostali tak naprawdę zatrudnieni jako aktorzy w teatrzyku Freeza. Muszą sztucznie reagować na rzeczy, które im się nie podobają i do tego wszystkiego być poprawnym politycznie do granic możliwości. Być może to ty im zabraniasz wypowiadania się w takich bardziej kontrowersyjnych kwestiach, również ważnych społecznie? Czy to tak wygląda? Czy zabraniasz im tego wypowiadania się w tych kwestiach? I dlaczego? I dlaczego, jeżeli tak? Tak. Zabraniam. A dlaczego? Słuchaj, my mamy robić rozrywkę. My nie znamy się na polityce. My mamy robić rozrywkę, mamy dostarczać widzom rozrywkę, nie polaryzować społeczeństwa przede wszystkim. Wychodzi na to, że jest to kluczem do sukcesu, bo w końcu nie mogą zrobić nic głupiego. Wraz z rozwojem Gen Z pełnoprawnym influencerem został ich operator Przemek Pro, który zasłynął z tego, że śmiesznie się śmiał. Czasem projekt Gen Z na tyle dobrze się rozwijał, że zaczął wypierać starych ekipowiczów. Na kanale Freeza coraz częściej mogliśmy obserwować członków Gen Z, a ekipowicze powoli schodzili na drugi plan. Freeze w ten sposób dokonał jakby wymiany pokoleniowej. Dodatkowo stworzył Gen Z totalnie od zera i nie łączą go z nimi żadne relacje przyjacielskie, co biznesowo jest jeszcze lepszym rozwiązaniem. Warto w tym miejscu wspomnieć o podziale procentowym z zarobków, jaki otrzymują influencerzy podpisani u Freeza. Nie mogę powiedzieć, jaki mamy procent z ekipowiczami, no bo obowiązuje jedna z umowa, ale gdyby siedział tutaj wujas i był moim przyjacielem, i chciałbym zrobić z nim jakiś projekt, wypromować go, to powiedział mu tak, umówimy się tak, że wiesz, ja cię wypromuję, ty będziesz mi oddawał, nie wiem, między 25 a 35%. Wnioskując po tym, co mówi Karol, twórca w ekipie może otrzymywać około 70% swoich zarobków. Dla przykładu Przemek Pro zarobił w 2023 roku 416 tysięcy złotych, co oznacza, że na czysto mógł zgarnąć około 300 tysięcy. Całkiem sporo, jak na kogoś, kto został influencerem z przypadku. Wraz z rosnącym znaczeniem grupy Gen Z starzy ekipowicze stawali się nic nieznaczącym tłem. Tak samo jak była dziewczyna Karola, czuł się Trąba, czyli przyjaciel, który zaufał mu w kilku kwestiach zbyt mocno. Jestem w tym od początku, budowałem to wszystko, a po 5 czy 6 latach czułem się jak produkt. Ostatecznie nadszedł moment rozpadu ekipy. Było to ogromne zaskoczenie, bo cały projekt był reklamowany jako grupa przyjaciół, po to by ostatecznie pokłócić się o pieniądze. Jak okazało się po czasie, praktycznie nikt ze starych ekipowiczów nie utrzymał swojej pozycji w internecie. Co tylko potwierdza, jak wielki wpływ na ich karierę miał Karol. Uważasz, że jak duży procent w twoim sukcesie jest dzięki Freezowi, a jak duże jest dzięki tobie? Takie porówno, nie? Porówno, no. Okej. Okay. Po rozpadzie ekipy Freeze stracił aż 7 influencerów ze swojej armii. Jednak nie miało to znaczenia, bo za rogiem czekała już kolejna edycja Twoje 5 minut, która miała wygenerować jeszcze więcej influencerów i zarobić jeszcze większe pieniądze. Druga edycja rozpoczęła się w styczniu 2023 roku i była zrobiona ze zdecydowanie większym rozmachem. Stawka, o jaką mierzyli się uczestnicy, była dużo większa, bo do zgarnięcia było aż 100 tysięcy złotych. Poza tym ludzie wiedzieli już, na co się piszą i jak wiele mogą zyskać, wygrywając ten program. Największą atencję zyskały najbardziej kontrowersyjne postacie, których zachowania mocno irytowały widzów. Ja myślę, że możemy to wygrać, bo mają mnie w grupie. Hello Toxic. Program Twoje 5 minut 2 okazał się ogromnym sukcesem, a jego zwycięzcy trafili do Gen Z. Natomiast pozostała piątka finalistów również zamieszkała z nimi w jednym domu, pozostając nieco w ich cieniu. Aktualnie nagrywają słabe i oklepane filmy na reaktywowany kanał ekipy. Oprócz tego podpisane zostały siostry Buczek. Łącznie po programie Freeze powiększył swoją armię aż o 9 nowych influencerów. Teraz przechodzimy do aktualnych czasów, kiedy to influencerskie imperium Freeza zdaje się osiągać swoje apogeum. Członkowie Gen Z są absurdalnie popularni, a byli ekipowicze spadają na dno, kompletnie nie radząc sobie bez pomocy ekipy. Freeze powoli staje się dinozaurem i faktycznie posiada już swoją armię influencerów. Jak wynika ze skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2023 roku, który można znaleźć na stronie spółki, to ekipa posiada aż 27 aktywnych influencerów. Tu nasuwa się pytanie, czy w ogóle warto zostać produktem znanego influencera i sprzedać swoją tożsamość za garstkę fejmu i pieniędzy. Czy może lepiej tworzyć coś samemu od podstaw, pomimo że wymaga to zdecydowanie więcej pracy, zaangażowania i determinacji? To pytanie otwarte pozostawiam wam.